Tam, nie dosiał. Zamasz jakąś jarkę. No dobra, jedna ciapa. Przyjrzyjcie się, weź palucha. Nie widać, kuźwa. Tu widać? Widać. To jednak z RSM-u, jednak te trzy bary to już za dużo. Widzicie? I trochę ucierpiała. No nieznacznie, ale ucierpiała. Robiłem to w środę RSM rozlewałem. Dzisiaj mamy piątek i udało się jakoś dojechać, ale... I są podmuchy. No ja okazję wyczekuję, bo wy tego nie zobaczycie niestety. Bateria w kamerze słaba. Telefon. Ale to jest ta moja nakładka z RSM-u, gdzie będzie film, jak tutaj jeździłem z RSM-em. I tu jest tym bardziej rudo. No i lecimy sobie. Miałem dawać CCC, ale stwierdziłem, że ta pszenica już jest za duża na CCC i jadę samym. Trinex Apak Etylu. Przydałoby się deszczu, nie? Takiego solitego z 30-40 litrów, ale by to wszystko, kurde, się pozieleniło. Najdalej w przyszłym tygodniu moje ulubione pole przytuliowe. Już trzeba będzie tutaj sobie, mam nadzieję, że uda się te wąskie koła jakoś sklecić, żeby już nie jeździć na tych szerokich. Teraz jeszcze muszę, no ale w przyszłym tygodniu chciałbym już wyskoczyć na czarnych felgach. Dzisiaj jeszcze muszę, choć po ostatnim RSM-ie odbiła, no ale jak będziemy jeździć co 3 dni i on tutaj gnębić, to już nie będzie chciał odbić. No, jest ten tasznik chyba bodajże. Jakiś Marek już tasznik tu przytulia. Jest jej przytuli, kurde, ona tutaj bardzo lubi. Ile to już tą latwą przytulią tu walczę. Jeszcze nie dowalczyłem. No ale może kiedyś, albo następny. No tak to wygląda, no tu jesteśmy na Asory, tam jest Banatus za słupem. To jest jakby można powiedzieć pół na pół, praktycznie 5 Banatusa, 6 Asorego. No i 3 bary tak ostatnio pędziłem, bo miało padać, nie padało wtedy. To się okazało, że już jednak było za dużo. Rozproszyło to na drobne krople, a rośliny były suche. No i tu jesteśmy na czwartej klasie. Teraz widać przestrzał zbożowy. Dobra, idę. No jadę z tą awarią na tym pospawanym moim łożysku. Na razie się trzyma. No te. Chciałbym, żeby to wytrzymało przynajmniej te dziś i jutro. No i wtedy będziemy się tutaj brać za Kubusia ponownie, jeśli chodzi o warsztat. Będziemy wyciągać całą tą. Łożysko już dzisiaj przyjechało, odebrałem. Wrzucę wam na społeczność, jak to wygląda. Pozdrawiam.